Bajki alikantyjskie. Czyta Jan Paweł Skupiński. W Alicante istnieje legenda, wedle której okolica miasta stała się schronieniem dla niejakiego Stefana Gregora, Austriaka, nazistowskiego żołnierza, który uciekając przed wyrokiem procesów norymberskich, porzucił swoją hitlerowską bojówkę, aby ukrywać się w okolicy Alicante. Niezależnie od tego, czy mężczyzna o imieniu Gregor był w istocie tym, za kogo się podawał, nie ma wątpliwości co do faktu, że przejeżdżał przez miasto La Marina. Samo jego przybycie na tylnym siedzeniu prawdziwego Mercedesa było w oczach miejscowych chłopów czymś niewiele bardziej zjawiskowym niż wjazd niemieckiego czołgu opancerzonego, jak konkluduje współczesny dziennikarz. Historia o naziście ukrywającym się w Alicante była już przedmiotem wielu spekulacji. Najstarsi mieszkańcy Denii i Alicante wciąż wspominają tego ekscentrycznego i humorzostego sąsiada, raz nietowarzyskiego i kapryśnego, innym razem pogodnego i uprzejmego. Był dziwny, to prawda. Lecz przez to bardzo lubiany, bo jak każde dziwadło, budził dużą ciekawość. Podobno to sama Rada Miejska zapewniła mu dom, w którego oknie spędzał każde popołudnie, w którym oglądał mijające lata i w którym samotniał z dnia na dzień, aby w końcu dyskretnie umrzeć, jako bohater anegdot i wyróżniona postać tej właśnie bajki. Może to brak odpokutowania za popełnione zbrodnie i grzechy doprowadziły starego Gregora do szaleństwa. Mieszkańcy Alicante wspominają, że Gregor nierzadko nagle drżał ze strachu, bo słyszał zawodzenie torturowanych i konających w opuszczonej wieży, w pobliżu której mieszkał. Gdy skonał, u jego ciała znaleziono szkicownik z ilustracjami tajemniczych postaci o ciałach długich i otwartych ustach, wygiętych jak litery albo hieroglify ułożone w szereg, niczym zdania jakiegoś zapisu albo strasznej wiadomości. Jej treści nikt już niestety nigdy nie odczyta. Zresztą po co?